Dziewiąta kolejka Fortuna pierwszej ligi, 5 września, stadion miejski imienia Władysława Króla w Łodzi, ŁKS Łódź Górnik Łęczna. Na to spotkanie zaprasza Państwa Michał Gryckiewicz, ŁKS w składzie następującym: 99 Arndt, 15 Koprowski, 4 Monsalwę, 5 Dąbrowski, kapitan zespołu 8 Dankowski, 28 Lorenz, 10 Kort, 7 Kowalczyk, 19 Trąbka, 9 Balongo i 20 największa gwiazda tego zespołu Pirulo. Tutaj widzimy na grafice meczowej Hiszpan ustawiony na pozycji takiego prawego skrzydłowego, prawego schodzącego napastnika. No i oczywiście trzeba będzie na niego szczególnie uważać. No jest to zawodnik nietuzinkowy. Jest to zawodnik, który potrafi zmienić oblicze meczu. Górnicy w składzie następującym: 33 kapitan drużyny Gostomski, 29 Dziwniel, 4 Biernat, 30 Sice, 25 Zboziń, 3 Łychowytko, 17 Szramowski, 22 Krykun, 11 Tkacz, 77 Gąska i 10 Grzeszczyk. Górnik bez takiego typowego gracza, powiedzmy dziewiątki, takiego egzekutora, za to Gąska i Grzeszczyk w ataku, czyli nominalni ofensywni pomocnicy, coś a la Manchester City swego czasu. No teraz oczywiście wiemy, że tam w ataku radzi sobie świetnie Haaland. No i tutaj jeszcze ławka rezerwowych. W obu drużynach jest Szymon Lewkot, jest Hubert Sobol, także nowi zawodnicy Górnika Łęczna. Nie ma Deamo, nie ma Podnińskiego, a za kartki pauzuje Exxon Kresiu. Jeszcze motywacja Górników przed tym jakże ważnym meczem na tym stadionie. Górnicy mają świetne wspomnienia, bowiem tutaj właśnie przypieczętowali awans do Ekstraklasy. No i rozpoczynamy. Niech to będzie dobry mecz. Ósma minuta, Kort. Przez środek, ładnie teraz ŁKS, Pirulo. Pirulo mija Biernata, Pirulo, lewa noga, Pirulo, gol! Świetnie to wykończył Hiszpan. No, jest magikiem, jeżeli chodzi o lewą nogę, potrafi wszystko. No i tutaj za dużo miejsca miał Hiszpan, poradził sobie z defensywą Górnika. Nieco taki, można powiedzieć, wypchany trochę z pola karnego, ale to nic nie znaczyło dla niego. Spójrzmy, tutaj mija odpowiednio najpierw Biernata, potem nie dał rady Zbozień, no i strzela bramkę lewą nogą po dłuższym rogu bramki Gostomskiego. No i źle rozpoczyna się ten mecz dla Górnika. Jeszcze spójrzmy tutaj po rękach Gostomskiego, piłka wpada do siatki, duża radość Hiszpana, uzasadniona. No, robi on różnicę. 10 minuta tego meczu. Z Krykun, ostatnio w świetnej formie. Krykun, Gąska z powrotem do Krykuna. Krykun bardzo ładnie, Krykun pole karne, ale gdzieś tutaj jeszcze Gąska. Było uderzenie zablokowane. Tkacz oddaje na prawą stronę. Jeszcze tutaj Krykun główkuje. Grzeszczyk. Dziwniel, dobra akcja Górników, Tkacz, gol, 1-1, kapitalnie teraz wyskoczył nasz młodzieżowiec z numerem 11 i daje teraz remis. Dawid Tkacz, 17 lat, tego chłopaka wychowane Górnika, strzela swoją debiutancką bramkę, teraz poprosi o łyka wody, ale niech pije, jest to uzasadnione, niech się cieszy, daje teraz remis Górnikowi. No świetnie wyszedł w powietrze, spójrzmy jeszcze raz. No tutaj naprawdę brawa dla Górnika za tą akcję. Dziwniel, no i kapitalnie Dawid Tkacz głową kieruje piłkę do siatki. 1-1 w Łodzi. Uprzedzony tutaj Koprowski, nie dał rady młodziutkiemu zawodnikowi Górnika. Teraz szansa ŁKS-u, z przodu jest Balongo, ale Trąbka długo prowadzi piłkę. Dośrodkowanie, oj niedobrze, Kowalczyk, lewa noga i gol! Gol dla ŁKS-u, gospodarze prowadzą 2-1, a Kowalczyk, który również imponuje formą w tym sezonie, no strzela gola. Mateusz Kowalczyk, 18 lat, na karku, także dzisiaj z naszej strony Dawid Tkacz, a ze strony ŁKS-u właśnie on.
Także młodzi zawodnicy zdobywają bramki. No źle tutaj defensywa Górnika zachowała się w tej sytuacji. Spójrzmy jeszcze raz. Tutaj wyglądało dobrze, no ale nie pokryty do końca. Jeden zawodnik ŁKS-u wykorzystuje to. No nie wiem, kto tutaj zawinił dokładnie. Być może Łyko Wytko powinien tutaj asekurować, ale nie zmienia to faktu, że Gostomski pokonany po raz drugi. Krykun, Krzyszczyk, tutaj nie wolno stracić piłki, tak niestety właśnie robił Górnicy, jeszcze Ramowski, jeszcze Pirulo, Pirulo, dobrze Gostomski, znowu lewa noga, znowu miał sporo miejsca Hiszpan, no i znowu decyduje się na strzał, tym razem radzi sobie z tym strzałem Maciej Gostomski, gdy tylko może Pirulo uruchamia tą lewą nogę. Ale dobrze tutaj golkiper Górnika. 38 minuta meczu. Biegniemy na bramkę ŁKS-u. Gąsk. Ładnie teraz Górnicy pograli piłką. Dośrodkowanie. Jest Grzeszczyk. Jest Gąska. Gąska pole karne. Jeszcze do Grzeszczyka. Grzeszczyk uderzenie. Jeszcze Dziwniel. Ale nastrzelony tutaj obrońca ŁKS-u. Dobra akcja Górników. Bardzo wysoko tutaj znalazł się w polu karnym Daniel Dziwniel. Oddał mocny strzał zablokowany ciałem przez zawodnika ŁKS-u, a dokładnie Dankowskiego. No i on tą ofiarną interwencją tutaj ratuje teraz swój zespół. Bozień w klasyczny dla siebie sposób, rzut z autu, niczym rzut rożny, daleka oczywiście wrzutka w pole karne, jeszcze tutaj będzie groźnie, Gąska, strzał znowu wybity, ale leciał w światło bramki, no, robią naprawdę potężną robotę te wyrzuty z autu z Bozienia, teraz jeszcze spójrzmy, Gąska, niezły strzał, Dziwniel. Jest w polu karnym Tkacz, wbiega Grzeszczyk, Tkacz, gol, 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 2-1, 2-2, 2-2, znowu Tkacz, co tu się dzieje, kapitalnie wyskoczył po raz kolejny wychowany, który teraz tonie w ramionach Sergiusza Prusaka, aż przez moment za nie mówiłem, bo nie mogę uwierzyć, że to właśnie ten młodziutki zawodnik znowu tutaj odnalazł się w polu karnym i w takim samym stylu jak ta pierwsza jego dzisiaj bramka, tak i druga z głowy, dobre wyjście w powietrze, wykorzystanie wrzutki, którą tutaj przygotował mu Serhii Krykun, też trzeba podkreślić jego dobrą wrzutkę, jego dobrą formę ostatnio, no i radzi sobie tutaj w powietrzu świetnie. 2-2, Górnik wraca do gry, no Górnik w tym spotkaniu naprawdę prezentuje się nieźle, no i bardzo dobrze, że teraz na rozpoczęcie tej drugiej połowy pada bramka dla Górników. Pokazuje na palcach dwa. Trąbka, dośrodkowanie Balongo, kapitalnie Gostomski teraz zaspał Sisę, no ten wzrok Maćka mówi wszystko, jeszcze motywuje, dawać panowie, no tutaj nie można tak łatwo dać się zaskoczyć, no Sisę totalnie przysnął i Balongo na szczęście dla nas nie wykorzystuje tej świetnej sytuacji, dobra wrzutka Trąbki, ale jeszcze lepszy na bramce Maciek Gostomski. Ramowski. Dobra wrzutka, uderzenie! Ależ kapitalnie teraz próbował Grzeszczyk. Ale Ant radzi sobie z tym strzałem. Ale znowu fajna akcja, naprawdę warto przyklasnąć Górnikom. To się chce oglądać. Jeszcze tutaj odgwizdany, spalony, ale i tak 87 minuta, zobaczmy spóźniony Sisse, no i co? I przewraca się w polu karnym zawodnik ŁKS-u i mamy rzut karny. Żółta kartka jeszcze od razu pokazana środkowemu obrońcy Górnika Sulejmane Sisse.
Teraz leży zrozpaczony na murawie. No, bardzo szkoda tej sytuacji. Mamy co prawda VAR, ale nie wygląda na to, że sędzia Arys będzie chciał z niego korzystać. Tutaj w Kowalczyk przewracany, no nie wiem, szczerze powiedziawszy, no jest ta ręka Sisse, wykorzystał to Kowalczyk, ale i tak by nie doszedł do tego podania. Naprawdę dyskusyjny karny. No i bardzo nieszczęśliwie wygląda końcówka tego spotkania dla Górników, naprawdę. Teraz wszystko w rękach Maćka Gostomskiego. No ale przed nim nie kto inny jak Pirulo. Już o nim dzisiaj wszystko mówiłem, nie będę się powtarzał. Zobaczmy po prostu, jak wykona ten rzut karny Hiszpan. Pirulo czy Gostomski? Jednak Pirulo i 3-2 dla ŁKS. Szkoda, szkoda, szkoda. W tak dobrym meczu, w tak wyrównanym meczu Górnicy w taki też, no trochę kontrowersyjny sposób teraz tracą bramkę. No ten karny, myślę, bardzo dyskusyjny, co nie zmienia faktu, że teraz 3 punkty przy takim wyniku mogą dopisać gospodarze, którzy teraz celebrują tą bramkę Pirulo, a Hiszpan dopisuje drugie trafienie w tym meczu. No jeszcze raz ta sytuacja, no jest kontakt, ale czy to jest rzut karny? W każdym razie widzimy, że piłka w sieci, że 3-2 dla ŁKS-u. Bardzo dobry strzał Pirulo. Maciek Gostomski. Jeszcze wrzutka w pole karne. 90 minuta, będzie szansa na kontratak dla ŁKS-u. 4-2, teraz trzeba się bronić. Jak to wykorzystają Łodzianie? Zobaczmy pole karne. I nie ma gola. Ależ teraz wracamy z dalekiej podróży. Łapie się za głowę Kazimierz Moskal. Jak to Nacho nie wykończył. Ale katastrofalnie też tutaj ustawieni Górnicy pozwolili na tą kontrę. Co prawda, no trzeba było atakować już całym zespołem. Niemniej jednak, no tutaj zbyt łatwo do tej kontry wychodzą Łodzianie. No i Nacho jeszcze po nodze Gostomskiego, brawo. Łykowytk, gąska w pole karne. No może teraz, może jeszcze coś się wydarzy. Czy tu jest rzut karny? Biernat się przewraca. Jeszcze uderzenie, ale za lekkie. Próbował Dziwniel. No nie wiem, czy tam nie było rzutu karnego. W każdym razie sędzia kończy to spotkanie. Teraz pretensje Górników właśnie o ten moment, kiedy przewracał się w polu karnym Biernat. Podbiegł Dziwniel, jest Bozień, jest sam poszkodowany. No wszyscy tutaj sugerują sędziemu, żeby zobaczył przynajmniej powtórkę na warze. Ale wygląda na to, że nic takiego nie będzie miało miejsca. Spójrzmy jeszcze raz, Nacho wybija. Biernat przyjmuje piłkę, zderzenie tutaj, no sami Państwo ocencie, jeżeli był karny dla ŁKS-u w tamtej sytuacji Sisse, no to tutaj nie ma rzutu karnego, nie ma o czym mówić, 3-2 ŁKS wygrywa, no i po dobrym meczu Górnicy przyjeżdżają do Łęcznej bez punktów, jeszcze Marcin Biernat ukarany żółtym kartonikiem. No i tak to się kończy, proszę Państwa. Strzał na bramkę, proszę spojrzeć. 14 po stronie Górnika. Strzały celne 3-6 na korzyść ŁKS-u. Posiadanie piłki lepsze po stronie gospodarzy. No ale naprawdę to był niezły mecz. No i miejmy nadzieję, że w kolejnym spotkaniu u siebie Górnicy dopiszą 3 punkty, bo dzisiaj naprawdę zostawili kawał zdrowia i pokazali dobry futbol.